Witajcie w kolejnym odcineczku Wojny Śmietnikowe. Ten odcineczek będzie o maszynach do szycia firmy Łucznik na licencji Singera, seria 800. Jest to bardzo dobre, to są bardzo dobre maszyny poszukiwane przez krawcowe, tak słyszałem na internecie, na innym filmiku. Na wstępie proszę bardzo o subskrypcję, gdyż wszyscy oglądają, a nikt nie subskrybuje i tak 2 lata już się bujam z tym kanałem. Mam ledwie 600 subskrybentów, także jeśli ci to nie przeszkadza, to subskrybuj, nie musisz klikać dzwoneczka, jeśli masz za dużo śmieci na swoim koncie YouTube'owym i to po prostu zasubskrybuj. Jak będę miał 1000, to będę mógł bezpośrednio nagrywać ze śmietnika wprost dla moich widzów, czyli dla Was ciekawych, co można znaleźć w śmietniku. Więc przechodźmy do meritum. O co chodzi w tym filmie? Znalazłem tutaj już bardzo dawno tą maszynę, konkretnie tego Singera 814. Nie pamiętam już nawet, gdzie go znalazłem. Chyba na gabarytkach. Niestety miał wadę. Transporter nie działał. Co to jest transporter? Otóż, drogie dzieci, transporter jest to taka rzecz, która przesuwa te ząbki, które przesuwają materiał pod spodem, tak? Jak szyjemy, to ząbki łapią za materiał od spodu i go przesuwają. No i tak to wygląda, proszę Państwa. Jak nie działa transporter, to znaczy, że stała się taka rzecz. Zębatka została zjedzona. Zostały z niej wióry plastikowe i należy je wymienić. Przy okazji wymieniłem też 2 stożkowe zębatki. Kurczę, ale miałem po prostu takiego pecha, że nie odkręciła mi się jedna śrubka. I jedyny sposób to był ją rozwiercić i nie do końca ją rozwierciłem. Troszkę miałem za mało cierpliwości do tego rozwiercania. I zacząłem później tą oś wybijać młotkiem. Niestety wybijanie młotkiem osi w maszynie do szycia osi o średnicy 6 mm skończyło się tym, że oś skrzywiłem, kurde. Później musiałem dosyć długo ją prostować. Tą oś mi się rozchodzi właśnie. Ją wybijałem tutaj. Przykręciłem stare koło tutaj. Tą zębatkę przykręciłem tu. Tam jest taki płaska część tej ośki. Ona, zakręciłem ją, ona się zaparła tu o tą płaską część i waliłem tu młotkiem w nią. Waliłem, 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 aż ją wybiłem. Ta resztka pozostałości tej śrubki się w tej zębatce, ta śrubka się rozleciała tam w środku i jakoś to wylazło. Niestety, kurde, później się okazało, że oś jest krzywa i tutaj przy kręceniu następują, kurde, jakieś takie, wiecie, hałasy. Czy nie krzesła hałasy, tylko hałasy, tarcie, nadmierne tarcie i zużycie. Więc zacząłem ją znowuż młotkiem prostować. A to w jedną stronę za mocno, a to w drugą stronę za mocno, a to w trzecią. I tak z pół godziny prostowałem tą ośkę, w końcu mi się udało. W jaki sposób wymienić te zębatki tutaj? Należy się zaopatrzyć w kluczyk imbusowy. Niestety nie jest to metryczny kluczyk imbusowy, łatwo dostępny, lecz calowy, więc należy kupić taki. Nie pamiętam, jaki to jest rozmiar tego kluczyka. W każdym razie ten nie pasuje, albo jest za mały, albo za duży i nie radzę, bo się po prostu śrubka obrobi w środku i nie odkręcicie wcale i
będziecie mogli sobie wsadzić tą maszynę, wiecie gdzie. Także no, udało mi się wszystkie te śrubki tu, tu dwie, tu na tym kole zębatym napędowym dwie odkręcić. A w ogóle jak sobie zrobiłem taki kluczyk, oczywiście nie kupiłem go. Kurde, jestem zbyt skąpy, żeby cokolwiek kupować. Zaszlifowałem papierem ściernym, tak żeby troszkę, żeby... To jest chyba 2,5 albo 2, 2,5 chyba. Troszkę zaszlifowałem, żeby pasował tutaj. Ładnie tu wchodzi. Troszkę tu trzeba dobić kombinerkami, żeby ciasnoż się trzymał i wtedy można odkręcać. Żeby wyjąć tą ośkę, żeby w ogóle wymienić tą zębatkę, tą i tą, to trzeba odkręcić też tą zębatkę i wyjąć tą ośkę w tą stronę. Żeby ta ośka wyszła nam tędy tutaj, przez to należy odkręcić te dwie śrubki. Tutaj są dwie śrubki, jedna z tej, druga z tej. I ten plastik po prostu tą położyć tutaj pod spodem. Wtedy ona tu przez tą dziurę, przez obudowę wyjdzie. Tu jest też taki klips. Klips, który należy sobie podważyć śrubokrętem i go po prostu wyciągnąć. To bez problemu śrubokręcikiem, nie potrzeba żadnych kombinerek, specjalnych szczypiec do tego. Śrubokręcik cienki i podważamy i wyciągamy. Z tej strony jest również ta sama, taki sam klips, wyciągamy go. Ta ośka, jak odkręcimy tą zębatkę, tą ośkę można w tą stronę przesunąć lub w tą. Lepiej chyba w tą w lewo i wtedy ośkę tą przesuwamy, zdejmujemy to kółko zębate. Wkładamy nowe. A żeby to chyba z 3 razy montowałem, kurde, mówię wam. Jestem taki przygłup, że się w pale nie mieści normalnie. Ściągałem w tą stronę ośkę, bo tu tej zębatki nie zdejmiemy, bo tu ten kawałek metalu zawadza, nie? Więc trzeba całą ośkę wyciągnąć. I później z powrotem, zaczynając od tego miejsca, tej zębatki, ją nasunąć tu. Nie zapominając tu o takiej podkładce tutaj. Nie? Tu podkładkę trzeba nałożyć też, bo to jest oprócz tego klipsu. No i później należy wsadzić tą zębatkę i na koniec tą. Także rozkręcałem, wyciągałem tą ośkę z 5 razy, zanim się kapnąłem, a to zapomniałem tego, a to zapomniałem tego, a to zapomniałem tego i tak. Ale najlepszy bal to jest ze skonfigurowaniem programu, żeby maszyna szyła, mówię wam. Ile się wczoraj narypałem z tym, to jest po prostu bajka. Po prostu mam tutaj 3 maszyny. Z czego 2 nie szyły dobrze. I tą maszynę próbowałem ustawić do tej, która dobrze nie szyje. Zamiast do tej, która dobrze szyje. Ta, co ostatnio znalazłem. Mówię wam, kurde, bal, normalnie bal. Pół dnia zmarnowany. Tyle włosów wyrwałem sobie ze głowy. Tyle, kurde, bluzgów. Normalnie po prostu, no, muszę iść teraz do spowiedzi, się wyspowiadać z tego wszystkiego, oczyścić duszę i ciało, bo spociłem się przy tym jak szczur normalnie. Mówię wam, kurde, ustawione wszystko, albo igła bije w ten chwytacz, albo kurde, nie łapie, nie szyje w ogóle, nie załapuje. Jezu, mówię wam, totalna lipa. A jak to ustawić, proszę państwa, żeby ta transporter działał, bo to, wiecie, to nie jest takie hop-siup. To trzeba ustawić wszystko razem ze sobą, żeby tu transporter odpowiednio przesuwał w odpowiednim momencie. I
ten. I igła w odpowiednim momencie schodziła na dół lub do góry oraz w odpowiednim momencie chwytacz, czyli to kółko, które posiada taki hak. Wam pokazuję, jaki hak. To się nazywa hak. To ostre. To ostre właśnie łapie nitkę tutaj, w tym miejscu. I to musi być odpowiednio ustawione. Na początek patrząc, jak było ustawione w tej złej maszynie tutaj. Położę jeszcze tą, która dobrze szyje. Pokażę Wam dokładnie, jak ustawić ten rozrząd, czyli timing tej maszyny tak zwany. Bo nigdzie tego nie ma na internecie, na YouTube nie ma. Po prostu slipa totalna, jeśli o to chodzi. Ale to muszę odkręcić tą śrubkę od razu, żeby dobrać się do mechanizmu. Później to skręcę z powrotem. Już mam jedną maszynę zrobioną, ale patrzcie, jaki brud. Muszę to oczyścić, a jak tu, w jakim stanie tu są zębatki? WD-40 psiknąć. Będzie git. Tu nawalone chyba. Sporo szyła ta maszyna. Jak to ustawiałem ja? Otóż. Tu są na tej maszynie takie dwie kreski. Na tym mimośrodzie tak zwanym. Widzicie? Jedna kreska, druga i ustawiam tak, żeby one się zeszły razem, bo po coś one ktoś nadrukował, nie? Więc nastawiałem je razem. Tutaj, jak widzicie, igła, igielnica, to się nazywa, ta ośka się nazywa igielnica i ona tutaj jest w tym momencie. Chyba jeszcze źle ustawione. Jak maszyna zaczyna już, jak igła zaczyna iść już do góry, to wtedy te dwie kreski się tu schodzą. Tutaj. Dwie kreski te. I tu wtedy na igielnicy, tu na czubku ma być taka troszkę od tej górnej kreski, jakiś niecały milimetr przerwy. No i wtedy, ale to też zależy tutaj od tej śruby tu, bo jak poluzujemy tą śrubę, to możemy tą igielnicę regulować, przesuwać góra-dół, nie? A ja chyba to miałem źle ustawione właśnie, w złym momencie to według tej złej maszyny, która źle szyje, to ustawiałem i dałem dupę z tym właśnie. Może by to zagrało, gdybym ustawiał względem tej maszyny od razu, a tak to musiałem się nakombinować i później nie mogłem dojść, co jest grane. I kapnąłem się, że po prostu igła za nisko w tej mojej maszynie, igła za nisko schodzi. Przez co? Jak igła za nisko schodzi, to bije w pewnym momencie w ten chwytacz, który się tam kręci, co nie? I może się złamać. Po prostu tak nie może być. Za nisko schodzi i
w złym momencie jakby jest, cały czas jest w złym momencie. Nie można doregulować do haka tego ostrego. To wygląda, jakby ktoś wymienił zębatkę tu. To jest jakaś stara. I po prostu nie dało się doregulować. Już kombinowałem, szukałem po internecie. Jeden napisał, że miał za dużo zębów na zębatce. Kurde, i wiecie. Zacząłem liczyć te zęby w starych zębatkach, w nowych. Pierdolca już dostawałem normalnie. Tak. Jest tutaj. Takie białe, kurde. Więc poluzowałem tą śrubę tu i podciągnąłem tą igielnicę jakiś taki milimetr do góry, nie? A jak to zrobiłem? Wziąłem dwie identyczne igły. Tutaj. Identyczną igłę do dobrej maszyny, identyczną igłę do złej maszyny. No, takiej samej długości, żeby były te igły, nie? I tu przyłożyłem tutaj, jak była w najwyższym położeniu, jak już igła była w najwyższym położeniu, to patrzyłem, w którym miejscu jest oczko na igle, nie? I wtedy tą igielnicę przesunąłem do góry, nie? I po tym już ustawiłem ten, według tego haka, tak jak wam pokazywałem, jak to powinno być ustawione. Czekajcie, zaraz zaświecę latarką, żebyście lepiej widzieli to. Widzicie, tam w środku jest dziurka, tak? W igle. Igla jest dziurka, tak? Krąży ten. Krąży ten. Tam jest, widać ten hak. Zbliża. Igła idzie, zaczyna iść w górę. Ta sama zasada tyczy się każdej praktycznie maszyny, bo maszyny pracują na takiej samej zasadzie. Jak ten hak się zbliża już, widzicie? Maszyna, igła idzie do góry, zbliża się i w odpowiedniej wysokości musi być nad tą dziurką w igle, tak? I po prostu patrzyłem, tak jak tu jest zrobione. O, i tutaj wtedy ona idzie do góry, tak? Patrzcie, tutaj ta. O, tutaj jest 2 mm do tej. Do igły tu jest, znaki się schodzą. Ciekawe, jak tutaj jest, czy tutaj jest